Witajcie serdecznie, jestem Bartek i zapraszam Was na krótki cykl o fotografii. Zostałem poproszony, żeby nagrać kilka rzeczy takich topowych podstaw, jakie należy znać przystępując do fotografii. Mam nadzieję, że cykl się przyjmie, dacie mi znać. Dzisiaj bym chciał z Wami porozmawiać o świetle, bo światło to jest podstawa fotografii i bez światła nie zrobimy dobrego zdjęcia. Większość aparatów posiada wbudowane lampy błyskowe, które pomagają nam doświetlić miejsca, w których to światło jest takie sobie, ale na przykład takie bardziej profesjonalne aparaty takiego światła już nie mają. Mają tylko sloty na zewnętrzne lampy i to już wymaga od nas trochę większych nakładów finansowych, żeby takie światło zapewnić. Ale zacznijmy bardzo prosto. Nie chcę, żeby ten film trwał 15 minut, więc większość z Was na pewno ma przy sobie telefon, którym robi zdjęcia. Niektórzy używają takich małych kamer. Ja ją też używam do kręcenia Instastory, jeżeli oglądacie, ale one mają wbudowaną lampę. W lampę błyskową, którą możecie użyć w fajny sposób. Zaraz wam powiem jaki. Jeżeli macie luszczanki, to z kolei luszczankę, tu mam takiego starego mojego, nie wiem, on jest chyba rozładowany, chyba wam nie mogę tego otworzyć, ale on ma też wbudowaną tutaj lampę błyskową, którą można wysunąć i można ją użyć. Niestety, jak mówiłem, w tych lepszych aparatach, to jest akurat Canon 6D, którym robię zdjęcia. Tutaj mamy tylko wejście na lampę zewnętrzną i możemy ją podłączyć. Daje to nam naprawdę duże możliwości później w sterowaniu tą lampą, bo możemy ją obracać 360 stopni i światło odbijać od różnych ścian. Ale jeżeli macie taką lampę, to nie znaczy, że musicie rypać tym światłem po twarzy tego, kogo fotografujecie. Jest kilka takich fajnych tipów, które mogę Wam zdradzić, a więc to światło możecie przede wszystkim zasłonić przy użyciu najprostszej rzeczy, jaką jest kartka. Jeżeli robicie zdjęcie i robicie na przykład, ja Wam później zaraz wrzucę te zdjęcia, tylko muszę jakąś kartę znaleźć. A więc zacznijmy od podstaw. Ja sobie wezmę tego Pinokia, to będzie mój model. I na tym skupimy zdjęcia, bo nie mam niestety żywego modelu. Ustawiam sobie tego Pinokia w tym miejscu. Tutaj troszkę obniżę, może było lepiej widać. Biorę aparat i robię zwykłe zdjęcie z lampą. Pyk. Mamy zwykłe zdjęcie z lampą, ale możemy takie samo zdjęcie zrobić poprzez zakrycie tej lampy, żeby ona nie uderzała prosto w Pinokia, żeby ona uderzała nam w kartkę, odbijała się, zmiękczała się to światło i w ten sam sposób wykonać zdjęcie. I jak sami zobaczycie, różnica jest kolosalna, a zdjęcie nie wygląda sztucznie, nie jest ta lampa nie prześwietla nam twarzy, jest bardziej zmiękczone światło, mamy coś w rodzaju takiego softboxa, który mamy w studiach, takie wielkie białe płachty, które zmiękczają światło, więc to jest jeden ze sposobów. Tak samo możecie zrobić, jeżeli macie luszczankę z wysuwaną lampą, używacie takiej prostej kartki, wsadzacie ją przed lampę, robicie zdjęcie i uwierzcie mi, efekty są zadowalające. A jeżeli macie już profesjonalny aparat z lampą zewnętrzną, kierujecie po prostu lampę w sufit albo w ścianę obok. Możecie ją sobie skierować za siebie i to światło też jest bardziej zmiękczone i zdjęcia są dużo lepsze. Mam nadzieję, że ten taki tip początkowy Wam wystarczy. Robię ten filmik testowo, żeby zobaczyć, czy on w ogóle Wam się spodoba. Czekam na Wasze uwagi i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmiku z cyklu, jak w domu zrobić fajne zdjęcia niskimi nakładami kosztowymi. To wszystko. Zapraszam Was na mojego Instagrama, zapraszam Was do subskrybowania kanału i dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy Wam się podobało, czy nie. Na razie. Cześć.